Po bardzo udanym dla polskich skoczków narciarskich weekendzie w Sapporo karawana Pucharu Świata przeniosła się około 1700 km na południowy zachód przez Morze Japońskie do koreańskiego Pyeongchang. Przed nami pierwszy z konkursów na dużym obiekcie K125 metrów, na którym dokładnie za rok skoczkowie powalczą o medale zimowych igrzysk. Na ten niezwykle ciekawie zapowiadający się przedolimpijski rekonesans z punktami Pucharu Świata w tle, można powiedzieć, zapraszają Rafał Kot i Stanisław Snopek. W porównaniu do zawodów w Japonii tylko minimalne zmiany na liście startowej. Nie ma więc co oczywiste japońskiej grupy krajowej. No i nie ma Markusa Eisenbichlera, którego w składzie ekipy niemieckiej zastąpił Stefan Laie. Taka decyzja sztabu trenerskiego. Tak, zapadła ona przed wylotem do Azji. Tak, bo Markus Eisenbichler nie był zadowolony. Stefan Laie, którego oglądaliśmy wcześniej w Oberstdorfie, dołączył już bezpośrednio tutaj do Korei. Minus 2 stopnie Celsjusza, ładna zima, chociaż tak jak wspominałem, to przecież 37 równoleżnik szerokości geograficznej północnej, a zatem patrząc wzdłuż tego równoleżnika, to jest ta sama szerokość geograficzna, co na przykład Sycylia w Europie, jednak klimat tutaj dużo bardziej surowy i mamy bardzo ładną zimę w Korei. No tak, zima jest rzeczywiście bardzo ładna. Podkreślali to sami zawodnicy w rozmowach tutaj z nami, że jest nie za duży mróz, fajna zima, fajne miejsce położone, fajne krajobrazy. No myślę, że dostosują też do tych pięknych okoliczności swoje skoki. Wilgotność powietrza 37%, wiatr około metra na sekundę, który troszkę kołuje, raz pomaga, raz przeszkadza, a zatem będzie trochę tych dodanych bądź odjętych punktów. Jak zawsze po kwalifikacjach 50 zawodników na liście startowej. Wraz ze Stefanem Laie przyjechał tutaj do Korei Werner Schuster, trener ekipy niemieckiej. No i on za chwilę wystartuje pierwszego zawodnika, Pius Paszke. To pierwszy z jego podopiecznych. Dodajmy, że na liście startowej oczywiście 6 biało-czerwonych. Z numerem 28 zobaczymy Stefana Hule, z 29 Jana Ziobro, wczorajszego zwycięzcę kwalifikacji i aktualnego rekordzistę tego obiektu, bo ten rekord przecież ustanowiony został dopiero wczoraj. To pierwsze zawody tej rangi najwyższej przeprowadzone tutaj na tym obiekcie. 134,5 metra wczoraj Janka. Z numerem 35 Dawid Kubacki, z 42 Piotr Żyła, z 46 Maciej Kot i z 50 Kamil Stoch. 22 platforma startowa, ale jak na razie widzimy zbyt mocny wiatr, który nie pozwala na rozpoczęcie rywalizacji. Dzisiaj prognozy od rana w Pyeongchang były następujące, że podczas zawodów kobiet, które były rozegrane bezpośrednio przed tymi zawodami, miał wiać wiatr do 5 metrów na sekundę. Twierdzili organizatorzy, że na zawody mężczyzn, ten wiatr miał się unormować. Jeszcze tak dokładnie nie było w serii próbnej, ale ma być coraz lepiej. No i jest zielone światło dla pierwszego uczestnika konkursu. Drobne tutaj jakieś zakłócenia wizji, ale już Pius Paszke w powietrzu. No i ląduje około czerwonej linii. A ta czerwona linia tutaj na tym obiekcie, tak jak mówiłem, na 125 metrze. Obiekt wybudowany w 2008 roku. No, pierwsze takie poważniejsze zawody. Rok później był to zawody Pucharu Kontynentalnego, ale rywalizowano na tej mniejszej skoczni. A teraz mamy tutaj taki poważny przedolimpijski sprawdzian, który otwiera Pius Paszke niezłym skokiem na odległość 123,5 metra. On tutaj do tej pory tych 120 metrów nie przekroczył. Jeszcze jako ciekawostkę odnośnie tych wiatrów chciałem powiedzieć, że miałem okazję rozmawiać z synem i on mówił, że tam gdzie mieszkają w tych bungalowach bardzo mocno wieje, natomiast skocznia jest położona w takim jakby wyłomie skalnym i plus siatki, że ten wiatr jest tam tłumiony i na to liczymy, że będzie można rozegrać zawody przy w miarę dobrych warunkach. Kilian Pajer ze Szwajcarii już w powietrzu, numer 2 na liście startowej. Prędkości, jak widzimy, poniżej 90 km na godzinę na progu. Trudniejsze znacznie warunki trafił Kilian Pajer. Ta zielona linia przesunęła się w górę ze skoku skoczni, no ale tylko 110,5 metra. Raczej ciężko będzie z tym wynikiem awansować do serii finałowej. A zatem Pius Paszke liderem, 123,5 metra Niemca. Nota 98,1 punktu. Numer trzeci to pierwszy ze skoczków austriackich, Filip Aschenwald. Wczoraj miał szczęście, 40 w kwalifikacjach, ostatnie miejsce, które dało mu jeszcze awans do dzisiejszego konkursu. To kolejny zawodnik, który w tym sezonie jeszcze pucharowych punktów nie zdobywał. Podobnie jak skaczący jeszcze po nim czwarty na liście startowej Japończyk Ryoyu Kobayashi. No ale na razie Hańsku Team i zielone światło dla Filipa Aschenwalda. Spokojny lot, jak widzimy tutaj ten wiatr specjalnie nie utrudnia życia zawodnikom. Nie przeszkadza im w locie.
jest najgorsze to, że ten wiatr się lubi zmienić. On nie jest jakiś duży, że uniemożliwia skoki, ale on jest raz z przodu, raz z tyłu, a to już są odległości wtedy w metrach bardzo znaczące. 115 uzyskuje metrów Filip Aschenwald, to jak na razie druga odległość tego konkursu. Znów mamy jakieś drobne zakłócenia na łączach gdzieś poza granicami kraju. Noty za styl 16, 16,5 punktu dla skoczka austriackiego, który w Sapporo także startował, ale dwukrotnie odpadał w kwalifikacjach. Pierwszy z Japończyków, Ryoyu Kobayashi, młodszy z braci. 37 wczoraj w kwalifikacjach. No, zbliżone, jak widzimy, u wszystkich prędkości na progu. Ale skok nie ale jest... krótki skok. Tak, krótki skok. Młodego Japończyka. Może go zabraknąć w serii finałowej. No, raczej tak będzie, raczej czyli tak. Nie zdobędzie swoich pierwszych punktów do klasyfikacji Pucharu Świata. 112 metrów na tym obiekcie o punkcie K, 125. I to jednak zdecydowanie zbyt mało. 22 platforma startowa. Tutaj jak na razie bez zmian w serii próbnej skakano z 20, później dla kilku zawodników podniesiono ten tak, rozbieg właśnie do 22 platformy. Dziesiątce, potem Kamilowi obniżono. A Kamilowi obniżono na aż na 19. Decyzją tak. Trenera. No i zobaczymy, czy ponowny manewr zastosuje nasz trener i zawodnik w samym konkursie. Na razie z numerem 5 estończyk, Kalerl Nurmsalu. Jeden punkt w tym roku wywalczył do klasyfikacji Pucharu Świata na Mamucie w Oberstdorfie. Wczoraj 21 w kwalifikacjach, pokazał się z niezłej strony, skacząc 122,5 metra. No ale teraz musi poczekać na poprawę warunków, już chyba wszystko w porządku. Tak, mamy więc zielone światło zapalone przez Borka Sedlak. No i Karel Grumsalu, niezły skok, można powiedzieć poprawny, choć wylądowany gdzieś tuż przed punktem K. Myślę, że jak na tego poczekać, zawodnika, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Ja myślę, że 120 metrów powinno do awansu wystarczyć, chociaż zobaczymy, jak to się rozwinie. Cały czas najdalej otwierający konkurs Pius Paszke z Niemiec, 123,5. No ale zobaczymy w nieco gorszych warunkach. Stokowno w calu 94,3 punktu. Nie pozwala mu jednak wyprzedzić Niemca, przegrywa z nim o prawie 4 punkty. Numer 6 to pierwszy z czterech Norwegów, których oglądamy w dzisiejszym konkursie. Halvor Egner Granerud w Sapporo w drugich zawodach 26. Dodajmy, że większość Norwegów została trenować u siebie w kraju przed mistrzostwami w Lahti. No i ładny skok Graneruda. Bardzo ładny. Mamy pierwszą odległość poza punkt K, poza punkt konstrukcyjny na tym obiekcie. Zadowolony młody Norweg. 131 metrów, no to już jest odległość, która tutaj budzi uznanie. I da mu, myślę, pewny awans do serii finałowej. Będzie mógł tutaj na olimpijskim obiekcie skoczyć dzisiaj raz jeszcze. 7 Słoweńców na liście startowej, także 7 skoczków austriackich, 6 Polaków, 6 Niemców, 5 Japończyków, 4 Norwegów, 4 Czechów, 3 skoczków rosyjskich, 2 Szwajcarów, 2 Finów, no i po jednym zawodniku z Francji, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Estonii. Oczywiście obejmuje prowadzenie. Widzieliśmy, że trener Sztekl również zadowolony po tym skoku swojego podopiecznego. No, ale teraz ten wiatr, jak widzimy, silniejszy pod narty, 136, musiałby więc aż skoczyć Aleksiej Romaszow, którego oglądamy już na belce startowej, pierwszy ze skoczków rosyjskich, aby wyprzedzić prowadzącego Graneruda. No to Norwega 119,4 punktu, ale teraz widzimy cały ten korytarz zapalony na czerwono. Tutaj troszeczkę jury ma związane ręce, bo jeżeli ten wiatr by był wzmagający się, ale tylko pod narty albo tylko z tyłu, to wtedy można belką wyrównać zawodnikom szansę, albo w dół, albo w górę. Natomiast jeżeli wiatr jest zmienny, to jury boi się tą belkę przesunąć, bo jeżeli ją damy za wysoko, będzie pod narty, to można skoczyć niebezpiecznie daleko lub odwrotnie niebezpiecznie blisko. Tak, na ten wiatr, dodajmy, zmienia się tutaj z minuty na minutę niemalże, prawda, więc trudno tak nad nim zapanować. No i jest ponownie żółte światło dla Aleksieja Romaszowa. I za chwilę zobaczymy skok zawodnika rosyjskiego. 30 wczoraj w kwalifikacjach, dzisiaj 112,5 metra w serii próbnej. Już ten wiatr widzimy mniejszy, a zatem 131, czyli dokładnie tyle, ile skoczył prowadzący Granerud. Wystarczy Rosjaninowi do objęcia prowadzenia. Czy zdoła skoczyć aż tak daleko? Wychylił się do przodu, walczył Rosjanin o odległość.
On swoje jedyne w tym sezonie punkty wywalczył właśnie w miniony weekend w Sapporo. 8 tych punktów za 29 i 25 miejsce. Tutaj 118 metrów. No i trudno w tej chwili powiedzieć, czy to wystarczy tak, do zdobycia kolejnych punktów. Raczej nie. Przy tej odległości będzie musiał być cierpliwy i czekać na rozwój wypadków, jak będą skakać pozostali zawodnicy. Tak, dużo będzie też zależało od kierunku i siły wiatru dla kolejnych zawodników, bo jak wiemy, ten wiatr w przypadku skoków narciarskich ma bardzo duże znaczenie. Aleksiej Romaszow na razie czwarty za Estończykiem Nurmsalu. Na razie więc kolejność jest taka jak długość skoku, czyli tutaj wprost proporcjonalna do długości. I numer 8 Kento Sakuyama z Japonii. Bez punktów w Sapporo na swojej skoczni, można powiedzieć. Będzie ich więc szukał tutaj w Pyeongchang. Gdzieś w okolicach punktu K, tu trochę wcześniej, 123 metry wylądował Sakuyama. No i zobaczymy, czy ta prawidłowość zostanie utrzymana, bo to jest jak na razie te 123 metry, to jest trzecia odległość pierwszej serii dzisiejszego konkursu. Troszkę tam miał problemy z lewą nartą przy lądowaniu, ale opanował sytuację i jest drugi. A zatem nadal tutaj wyprzedza Piusa Paszkę, który skoczył o pół metra dalej. Ale różnica między nimi minimalna, zaledwie 0,7 punktu. Stefan Huber, kolejny ze skoczków austriackich, 22 ostatnio w Sapporo. To jego jedyne punkty Pucharu Świata w tym sezonie. No i teraz też ładny skok, spokojny lot. Choć widzieliśmy po tej zielonej linii, która przesunęła się trochę z kolei w dół ze skoku, że miał warunki sprzyjające. Odległość Austriaka to 128 metrów. Ale myślę, że nawet przy sprzyjających warunków taka odległość da spokojnie udział w rundzie finałowej. Tak, dalej tylko lądował Norweg Halvor Egner Granerud, który prowadzi. No a spodziewamy się, że po tym dobrym skoku Stefan Huber będzie drugi. Zadowolony jest też Heinz Kutin. Cały czas Austriacy czekają na ustalenie kadry na Mistrzostwa Świata w Lahti. Mają trochę problemów. No i rzeczywiście druga pozycja, równo 10 punktów Huber za prowadzącym Granerudę. A teraz doświadczony Finn Ville Larinto z Lahti. 25 wczoraj w kwalifikacjach. Nieźle w serii próbnej dzisiaj, 121 metrów. Powyżej 90 km na godzinę na progu, no ale jak widzimy, nie przełożyło się to zupełnie na odległość. Słaby skok Larinto. Rozłożył ręce tak, jakby chciał westchnąć w noże. Szkoda, że nie miałem tego noszenia, nie miałem wiatru pod narty. 114 metrów. No, wiatr rzeczywiście mu nie sprzyjał. Będzie miał dodany prawie 2 punkty za niesprzyjający wiatr. Mimo wszystko ta odległość raczej nie pozwoli mu wziąć udziału w drugiej serii. Tak, dopiero 7 po skoku i 10 zawodników. No a za chwilę 2 Słoweńców, Andrzej Semenicz i Andrzej Laniszek. A zatem możemy spodziewać się długich lotów. Szczególnie w wykonaniu Laniska, który wczoraj był drugi w kwalifikacjach za Janem Ziobrą. Goran Janus, no widzimy ten wiatr teraz lekko z tyłu. Mimo wszystko jest zielone światło, trzeba aby ten konkurs się toczył. I popatrzmy na skok Semenicza. Spokojny lot, ale krótki. Krótki lot, więc krótki. Punktów do Pucharu Świata raczej dzisiaj nie zdobędzie. 114,5 metra. Podobny jak Villera Larinto ze Słoweńców. Tak, dokładnie. No. Jak powiedziałeś, teraz będzie skakał Ansel Laniszek i tutaj możemy się spodziewać dużo lepszego skoku, bo on pokazał już w tych seriach treningowych, że skacze tutaj dość daleko. No tak, bo poza tym, że był wczoraj drugi w kwalifikacjach, o czym mówiłem, dzisiaj w serii próbnej 9 rezultat, 128,5 metra. No, zatem popatrzmy na skok Laniszka, 128,5. Aby wyprzedzić prowadzącego Graneruda, to na pewno wynik w jego zasięgu. Bardzo takie dobra płynne prędkość, tak, wyjście tak. Z progu przy dobrej prędkości. Ładnie szybuje i daleko Słoweniec. A zatem potwierdza swoją dobrą formę i potwierdza, że dobrze czuje się tutaj na tym olimpijskim obiekcie. Tak, i bardzo dobra prędkość na progu. Ponad 90. Tak, i potrafił ją wykorzystać. 130 metrów. Druga odległość. Metry krócej od Graneruda, ale w trudniejszych warunkach wietrznych. Będzie miał dodane punkt i 30. za niesprzyjający wiatr i wyprzedza Norwega. Obejmuje Słoweniec prowadzenie. Laniszek, Granerud, Huber
I taka jest w tej chwili czołówka po skoku 12 zawodników. Tomasz Wanczura, reprezentant Czech, bez punktów w Sapporo. Aktualnie 47 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Dobry początek sezonu, ale później gdzieś ta forma uciekła. W ogóle Czesi skaczą w tym sezonie poniżej oczekiwań, bo zarówno i doświadczony Kubajanda poniżej, Kołdelka poniżej oczekiwań, Chlawa poniżej oczekiwań, Matura w ogóle wycofany na razie. No ma problem niewątpliwie Richard Schalert z zestawieniem optymalnego składu na Mistrzostwa Świata. 124 metry. I to rezultaty Tomasza Wanczury. Metr przed punktem K wylądował Czech. Widzimy to dokładnie w powtórce. Miejsce lądowania młodego Czecha z Liberca. No i czwarte jak na razie miejsce za Austriakiem Huberem, który skoczył jednak 4 metry dalej. No i wyprzedzał prawie 10 punktów Wanczura. Clemens Eichner, kolejny z Austriaków. 21 w niedzielę w Sapporo. Pokazał się tam z dobrej strony. Teraz także łapy skok Eichnera. Bardzo dobry skok Austriaka. Złapał chyba trochę wiatru pod narty w końcowej fazie lotu. No i potrafił to wykorzystać. 133 metry to jak na razie najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. I Clemens Eichner będzie nowym liderem. I tutaj właśnie trzeba szukać tej okazji. Jak jest ten wiaterek pod narty, bezwzględnie go wykorzystać. Owszem, potrafią to tylko zawodnicy, którzy mają formę, ponad, dobrze skaczą. Ponad pół metra na sekundę tutaj pod narty i odjętych 5,9 punktu, no ale będzie mimo wszystko drugi. Tak, i to nie pozwala mu jednak wyprzedzić Angela Niszka. Chociaż skoczył 3 metry dalej od Słoweńca. A zatem Eichner tylko drugi, ale zadowolony ze swojego skoku. Myślę, że spokojnie może czekać na serię finałową. A teraz starszy z braci Kobayashi Yoshiro. Wczoraj 33 w kwalifikacjach. No, przeciętny można powiedzieć skok Japończyka. Złapał troszeczkę noszenia pod narty w drugiej fazie i lekko można powiedzieć nadrobił te błędy, jakie popełnił na progu. On wszystkie swoje pucharowe punkty w tym sezonie, ma ich 20, zdobył w miniony weekend w Sapporo. Wykorzystał fakt, że Japończycy byli gospodarzem tych zawodów Pucharu Świata. No ale dzisiaj o punkty będzie mu znacznie trudniej. Na razie Kobayashi na miejscu piątym, z notą jednak ponad 100 punktów. Dwóch Finów wybrało się do Sapporo i do Pyeongchang. Wille Larinto i oglądany Jarkko Mete, ale Jarkko Mete w Sapporo zaprezentował nam się tylko w kwalifikacjach. I tutaj przez te kwalifikacje przebrnął, no i zobaczmy jak poradzi sobie w konkursie. No nie jest to udany skok, od razu widać. Już po wyjściu z progu miał problemy. Tak, 114,5 metra to zdecydowanie za mało, aby myśleć tutaj o zaprezentowaniu się raz jeszcze kibicom w serii finałowej. Jarkko Mete będzie na jednym z dalszych miejsc jak na razie. Oglądaliśmy 16 zawodników. Z krótkimi przerwami toczy się ta pierwsza seria na olimpijskim obiekcie w Pyeongchang. No a Fin, jak widzimy, zdołał wyprzedzić tylko dwóch rywali. Za chwilę kolejny z Czechów, Lukas Chlawa. Męczył się bardzo w Sapporo. I nie jest w formie doświadczony Czech. Tylko 48 i 45 miejsce na Okurajamie. No i ten brak formy zupełnie był widoczny. Tak, także zupełnie i w tym skoku. Nieudany skok. Wczoraj w kwalifikacjach 38 jakoś jeszcze do konkursu się zakwalifikował, no ale więcej już dzisiaj przynajmniej skakał nie będzie. Jutro drugie pucharowe zawody poprzedzone kolejnymi kwalifikacjami. 10 zawodników będzie musiało po tych kwalifikacjach odpaść, tak jak wczoraj. Lukas Chlawa na razie ostatni. A za chwilę, o ile Czesi rozczarowują, o tyle pozytywnie w tym sezonie zaskakuje Amerykanin Kevin Bickner. To on właśnie w tej chwili na belce startowej. 21 i 27 w Sapporo, punktował w obu konkursach. No i czy uda mu się podtrzymać dobrą pasę? 132, aby objąć prowadzenie, to chyba za daleko dla młodego Amerykanina. Nie udało mu się krótszy skok, dolecieć mimo do bardzo punktu dobrej prędkości. No to za styl też słabe.
to jest swego rodzaju niespodzianka. Nikt się nie spodziewał przed sezonem, że tyle razy będzie punktował ten zawodnik, bo zawsze Amerykanie byli takim chłopcem do bicia. Czasami nawet nie byli w stanie przebrnąć kwalifikacji. Tak, od czasów, kiedy kwalifikacji, Jones i Alan Alborn zakończyli karierę. Kevin Bickner, 118,5 metra, to daje mu dość odległą 12. pozycję. Andrzej Laniszczek przed Clemensem Aignerem, nic tutaj nie zmienia się w czołówce. Granicę 130 metrów przekroczył jeszcze trzeci aktualnie Norwek Halvor Egner Granerud. No i kolejny ze skoczków zza oceanu, Mackenzie Boyd-Clouse, Kanadyjczyk. Wczoraj 31 w kwalifikacjach, dzisiaj nie skakał w serii próbnej. Kumulował energię na ten jeden konkursowy skok. 122,5 metra. No i też będzie musiał czekać na to, co zrobił rywale, bo to może się okazać za mało. Myślę, że taką bezpieczną granicą, jeżeli mówimy o metrach, to będzie ponad 125 metrów. Jest to, myślę, że to pewny udział w rundzie finałowej. Zazwyczaj, Rafał, nie wiem, czy się zgodzić, jak sędziowie dobrze ustawią platformę startową, to właśnie skok na odległość równą punktowi tak K i dłuższy i daje tak gwarancję być awansu do serii finałowej. Wtedy jest to bardzo przejrzyste dla wszystkich, dla kibiców, dla telewizorów. A Mackenzie Boyd-Clouse na razie na miejscu szóstym. Teraz 20 na liście startowej Niemiec Andreas Wang. Jego forma wyraźnie idzie w górę. W Sapporo 40 i 19. Wczoraj 9 tutaj w kwalifikacjach. Świetna prędkość na progu, zauważmy, wysoko, powyżej 90 km na godzinę. Bardzo dobry skok Niemca. No tutaj Andreas Wang walczy o miejsce na Mistrzostwa Świata w Lahti. On wie, że tego miejsca pewnego jeszcze nie ma. Chce się pokazać jak z najlepszej strony. No i na razie to mu się udaje. 134 metry. Najlepszy wynik w pierwszej serii dzisiejszego konkursu. Andreas Wang, czy obejmie prowadzenie? Spójrzmy na wiatr. A miał wiatry sprzyjające. Będzie miał odjętych 6 punktów. Wiatry powyżej 0,5 metra na sekundę pod narty. No i czekamy na zsumowanie tych wszystkich danych. Noty za styl 18, 17,5. Jest pierwszy. Nota 124,2 punkty, a zatem o punkt i 0,4 przed Andrzejem Laniszkiem mamy nowego lidera. No a po skoku Denisa Korniłowa, dla którego już zapalono zielone światło, będziemy wiedzieli, kto pierwszy zapewni sobie awans do serii finałowej. Rosjanin. No, szukał tutaj tego wiatru, szukał powietrza, próbował walczyć o odległość, wyciągnąć jak najwięcej. Lądowanie też nie najlepsze. Bardzo kiepskie, tu będą niskie noty. Przynajmniej powinny być, bo ci sędziowie ostatnio nie rozpieszczają nas zbytnio. No, w Sapporo rzeczywiście były z tym problemy. Sporo do życzenia pozostawiało punktowanie. Dzisiaj punktują sędziowie z Japonii, Austrii, Norwegii, Korei i Niemiec. Denis Korniłow dopiero 11. No, zdołał pokonać 10 rywali. Bardzo dobre było. Wszyscy sędziowie właściwie ocenili skok. A zatem Andreas Wang na razie z awansem do serii finałowej, a teraz kolejny ze Słoweńców, środkowy można powiedzieć z braci Prewców, Cenę. Wczoraj 16 w kwalifikacjach, w Sapporo bez punktów. Spokojny lot, no, ale też niezbyt odległy, wylądowany przed czerwoną linią, przed 125 metrem. Jak na dole brakuje tego noszenia, tego lekkiego wiatru pod narty, to ciężko jest osiągnąć większe odległości. Wydaje się po wyjściu z progu tak, i ta pierwsza dobrze, faza, że jest poprawny. Wszystko ok, a potem jak brakuje tego noszenia, no to zawodnik ląduje po prostu wcześniej. Lądowanie telemarkiem, właściwie trudno tutaj do stylu tego skoku się przyczepić, no ale zabrakło zdecydowanie odległości, to też sędziowie ujmują w punktacji. No i jak widzimy, Cenę Prewcy dopiero na miejscu 9, a z awansem jego rodak dzięki temu Andrzej Laniszek, który jest w tej chwili drugi. Numer 23 to Markus Schiffner z Austrii. Drobny wypadek przy pracy w niedzielę, nie zakwalifikował się do konkursu w Sapporo. No ale tu już nie ma problemów. Awansował pewnie. No a po tym skoku myślę, że zapewni sobie też awans do drugiej punktowanej serii. 128,5 metra. Z tą odległością na pewno możemy powiedzieć, że będzie w drugiej serii. W tym sezonie Markus Schiffner już 68 punktów do Pucharu Świata zdobył, jest 35 w klasyfikacji generalnej cyklu. No i pomału zbliżamy się już do pierwszego z Polaków z numerem 28 Stefan Hula, a po nim zaraz Jan Ziobro. Markus Schiffner na razie 5. No i tak jak poprzednio, oznacza to awans dla jego rodaka Clemensa Aignera, który na razie jest 3.
Jakub Janda w tym sezonie męczy się podobnie jak Lukas Chlawa, jest w słabszej formie. Sapporo w miniony weekend 37 i 30, zaledwie jeden punkt do klasyfikacji Pucharu Świata wywalczony, jak będzie tutaj w Korei. Jak zawsze wyłożony w tych nartach, specyficzny styl Kuby Jandy. Ale też do punktuka minimalnie zabrakło, 122,5 to odległość Czecha. I raczej niewielkie szanse na awans do serii finałowej. No ale poczekajmy, nie skreślajmy, bo jeszcze różny tutaj może się potoczyć ten konkurs. Wiatr może zmienić kierunek, mogą ci kolejni skaczący zawodnicy mieć problemy. Trochę problemów. Tak. Jakub Janda, ładny skok stylowo, wykończony telemarkiem, nota ponad 100 punktów. Na razie na miejscu siódmym. Z awansem więc czwarty aktualnie Norweg Halvor Egner Granerud. No i Simon Amann, który po przerwie powrócił do rywalizacji o punkty Pucharu Świata. Z dobrej strony pokazał się w Sapporo. Znowu te skoki sprawiają mu radość. Dobra prędkość czterokrotnego mistrza olimpijskiego. No i tak lekko skacze swobodnie. Tym bardziej, że on przed wylotem do Azji na te konkursy powiedział, że widzi światełko w tunelu. A to już jest dużo, że wie, którędy z powrotem wrócić na dobre skakanie, no i zaczyna to powolutku, szczebelek po szczebelku realizować. 127 metrów Simona Ammana. No i daje mu to w tej chwili po zsumowaniu wszystkich punktów, praktycznie w bezwietrznej pogodzie, oddał swój skok reprezentant Szwajcarii. Nota 114,8, jest na miejscu piątym. A zatem z awansem do serii finałowej. Japończyk Taku Takeuchi dzisiaj dobrze w serii próbnej, 126,5 metra, to była ósma odległość. No, chciałby to zapewne powtórzyć w konkursie, ale czy da radę? Wysoką parabolę dosyć obrał lotu. No i niezły skok Japończyka. Tak, oczywiście jest pewny awans. Do objęcia prowadzenia oczywiście mu braknie, ale 129 metrów jest to odległość dobra, bardzo dobra. 4 skoki ponad 130-metrowe, a to jest piąta jak na razie odległość tego konkursu. Taku Takeuchi, jak widzimy, stylowo bardzo poprawnie. No i trener oczywiście ma tutaj powody do zadowolenia. Czwarta pozycja Japończyka, 119,4 punktu, o 2,6 przegrywa z trzecim Clemensem Aignerem, ale pewny awans do serii finałowej. 27 numer Jernej Damian, a zaraz po nim dwóch Polaków. Jest już zielone światło dla Słoweńcy. 11 wczoraj Damian w kwalifikacjach. No, w porównaniu z innymi Słoweńcami trochę wolniejszy na progu. No i tak na granicy awansu. Jernej Damian nigdy nie jeździł za szybko. Słoweńcy, jego koledzy jeżdżą dużo szybciej. 123 metry tylko. No i będzie musiał poczekać na rozwój wydarzeń na skoczni. Andreas Wank, przypomnijmy, prowadzi. Niemiec skoczył najdalej, 134 metry. No a Jernej Damian z notą 105,3 punktu na miejscu dziewiątym. Czyli to jest drugie miejsce na liście oczekujących na awans do serii finałowej. No a miejmy nadzieję, że ten awans zapewni sobie Stefan Hula, pierwszy z Polaków, który teraz jest trochę w słabszej formie. Doświadczony 30-letni zawodnik ze Szczyrku. Jest już zielone światło, jest sygnał od Stefana Horngachera. Popatrzmy na skok Stefana Huli. No, niestety tej odległości zabrakło. Brakuje formy wyraźnie Stefanowi. On skacze dosyć równo, ale niestety znacznie krócej od pozostałych naszych reprezentantów. Tak, ale na pewno nie zobaczymy go w drugiej Tak, dzisiaj w serii próbnej przed konkursem 112 metrów, teraz 114. No, widać, że on się ustabilizował na takim formie, ale na takim poziomie dosyć równym, ale niestety to jest czwarta dziesiątka w tej chwili. Tak, na nie świecie. Nie ma punktów. Tutaj. Nie będzie więc punktów, 25 dopiero Polak. Natomiast teraz możemy spodziewać się skoku ponad 130-metrowego, myślę. Tak jest, Jan Ziobro, aktualny oficjalny rekordzista tego obiektu. Wczoraj w kwalifikacjach 134,5 metra, nikt nie skoczył dalej. I jest już zielone światło dla Polaka. Popatrzmy na skok Janka. O, ładnie, wysoko nad zeskokiem. Niezły dobry skok, ale no niestety nie będzie to aż tak. Po cichu, Rafał, liczyliśmy na więcej. Będzie awans, będzie skakał dzisiaj jeszcze raz. 129,5. Ale nie będzie prowadził. Z Andreasem Wankiem dość wyraźnie przegrał. Chociaż miał sprzyjający wiatr, 0,5
metra na sekundę pod narty. Będzie miał odjęte z tego tytułu 6 punktów. Nie do końca więc wykorzystał te sprzyjające warunki, przynajmniej według tych uśrednionych mierników. 115,1 punktu Jan Ziobro na miejscu szóstym. Ale oczywiście z awansem do serii finałowej. No i najlepszy w tej chwili z Czechów, Roman Kołdelka. Miał już taki przebłysk formy w sobotę w Sapporo, gdzie był piąty. 25 jak na razie w Pucharze Świata w tym sezonie. Ładnie leci Czech, także się głęboko wychylił, ale podobny skok jak Janka Ziobry, no minimalnie może lepszy. I Roman Kołdelka z tej swojej próby zadowolony. 132,5 metra, 3 metra dalej, 3 metry dalej od Polaka. 5 wygranych zawodów Pucharu Świata w karierze. Ładny skok stylowo, poprawne tutaj lądowanie Romana Kołdelki, noty 18, nawet jeden z sędziów dał 19 punktów. Ale jest to szóste miejsce. Szóste miejsce, czyli tuż przed Janem Ziobro, no bo miał bardzo sprzyjający wiatr, 0,8 metra na sekundę pod narty i miał odjętych aż 8,7 punktu z tego tytułu. No i mamy sytuację po skoku 30 zawodników. Andreas Wank prowadzi, Niemiec skoczył najdalej, 134 metry, dalej Andrzej Laniszek, Klemens Aigner, Taku Takeuchi i Halvor Regnar Granerud. Jan Ziobro, jeden z dwójki Polaków, których do tej pory oglądaliśmy na miejscu siódmym, po skoku na odległość 129,5 metra. A tutaj mamy tę poczekalnię, tę listę oczekujących, którą otwiera Jernej Damian. Jak na razie 123 metry nie zapewniają awansu do serii finałowej. Cenę Prewc także tutaj w tej grupie. Bez szans na awans do drugiej serii, Stefan Hula. No i niestety także Stefan Hula, tylko 114 metrów. Polak zdołał wyprzedzić tylko trzech zawodników. No a to jeszcze raz oglądamy skok aktualnego lidera, Andreas Wank. Pokazał się dzisiaj z dobrej strony, były mistrz świata juniorów. Zawodnik z Hinterzarten. 18 lutego skończy 29 lat. A zatem już za 3 dni, 19 ostatnio w Sapporo, no i dzisiaj także potwierdza wzrost formy i rosnące szanse na awans do kadry na Mistrzostwa Świata w Lahti. No i już rozpoczynamy tą 20, która nam jeszcze pozostała, otwierają weteran Noriaki Kasai. Lubiany przez kibiców na całym świecie i proszę jak daleko skacze. Bardzo dobry skok. Dzisiaj tradycyjnie, można powiedzieć, zrezygnował ze skoku w serii próbnej. Wczoraj piąty w kwalifikacjach, a teraz 130 metrów. On musi oszczędzać troszeczkę te kolana, bo mówi, że czasami doskwierają mu takie już te bóle przeciążeniowe. Dlatego ile się da, to opuszcza tych skoków. No ale skok naprawdę bardzo dobry. Noty za styl po 18 punktów. Tutaj duża zgodność, jeden sędzia dał 17, ale ta nota będzie oczywiście odrzucona i czwarty jest. Noriaki Kasai w tej chwili za Wankiem, Laniszkiem i Aignerem. Wyprzedza swojego młodszego kolegę Takeuchiego. Nieźle jak na razie Japończycy. I teraz Stefan Laje, którego nie oglądaliśmy w Sapporo. Dojechał z trenerem Schusterem dopiero tak do Pyeongchang. Widzimy właśnie trenera. Szósty wczoraj był Laje w kwalifikacjach. 128 metrów uzyskał. Te kwalifikacje, podobnie jak dzisiejszy konkurs, także z 22 platformy startowej. Dobra prędkość na progu. Oj, wysoko będzie także dobry. Leci, ładnie. I daleko. Stefan Laje spokojnie potrenował. No i widać są tego efekty. 130,5 metra. Na pewno więc Niemiec będzie prowadził po tym skoku. Tylko czy Andreas Wank, czy Stefan Laje. Stefan Laje, spójrzmy, 25 metra na sekundę, sprzyjający wiatr podczas tego skoku i to powoduje, ma odjęte 2,7 punktu, że jest w tej chwili czwarty. Andreas Wank, Laniszczek Aigner, Laje na miejscu czwartym, Jan Ziobro spada na miejsce dziewiąte, a teraz zawodnik, który może skoczyć daleko, Robert Johansson. Siódmy w niedzielę w Sapporo, siódmy wczoraj w kwalifikacjach, dzisiaj w serii próbnej szósty rezultat, 130 metrów. Nie ma zbyt dobrych warunków. Widzieliśmy ten wiatr raczej z tyłu. Ale a proszę, skok, poradził ale sobie. Ale skok dobry. Jeżeli teraz się to sprawdzi w przelicznikach, że nie miał dobrego wiatru, będzie wysoko. Tak, dokładnie. Tutaj miał wiatr niesprzyjający 0,3 metra na sekundę, a zatem będzie miał dodanych około 4 punktów.
z uwagi na te niesprzyjające warunki, a odległość 129 metrów, no i będzie w czołówce na tym etapie rywalizacji. Może Andrea Sawanka nie wyprzedzi, bo widzieliśmy gdzieś tuż przed tą zieloną linią wylądował, ale jest drugi, tak. 122,8 punktu, to dokładnie taka sama nota jak Angela Niszka, a zatem mamy dwóch zawodników jej na pozycji drugiej w tej chwili, ze stratą zaledwie punktu i 0,4 do prowadzącego Andrea Sawanka. A teraz jeden z najbardziej nieobliczalnych zawodników, tak, w czołówce, Juri Tefer. Próbnej, nieudany zupełnie skok, tam zdaje się coś 100 parę metrów tylko skoczył. No i jak będzie w konkursie? Dobra prędkość na progu, ładnie to tutaj wszystko wygląda. Ale, tak. Ale zabrakło tej odległości. Odległości zabraknie. Prawdopodobnie zobaczymy Jurija Tufesza w drugiej, prawda, serii finał, w drugiej finałowej 121 serii. 121,5. Ale nie jest to skok jakiś, z którego mógłby być zadowolony. Słaby skok Jurija Tufesza, no może nie było jakiejś takiej kompromitacji, jak zdarzały mu się takie wpadki, jak choćby ostatnio w Sapporo, gdzieś tam około 70 metra wylądował. I teraz jednak 120 przekroczone, ale jest dopiero 15, a zatem wskakuje na pierwsze miejsce na liście oczekujących, a zapewnia awans do konkursu swojemu koledze Jernejowi Damianowi. No ale my czekamy już tak na skok jest. Dawida Kubackiego, wczoraj trzeci w kwalifikacjach, zawodnik urodzony w Nowym Targu. Bardzo dobrze skaczący tutaj w Pjongczang. Wszystkie jego próby bardzo dalekie, bardzo tak, dobre. Wczoraj w jednym z treningów 131,5 nawet, dzisiaj w serii próbnej 127, piąta odległość, no i trzymajmy kciuki za Polaka. Dawid Kubacki już w powietrzu. Dobra prędkość. Liczyliśmy znowu na więcej. Tak, liczyliśmy na więcej. Chyba te warunki wietrzne mu nie pomogły. Patrzę teraz na wskazania tych mierników, tak jakby w zupełnej ciszy leciał Polak. Nie będzie miał ani dodanych, ani odjętych punktów, tylko 124 metry. Awans do serii finałowej powinien być w tych warunkach. Tak, na pewno będzie, ale to na jestem jednym pewny, ale na pewno to nie jest to, co oczekiwał Dawid, oczekiwaliśmy też my. Cały czas trwa taka wewnętrzna rywalizacja w naszej ekipie między właśnie Dawidem Kubackim a Janem Ziobro o miejsce tego czwartego w drużynie na konkurs drużynowy w Mistrzostwach Świata. Oczywiście decyzję trener Horngacher i sztab szkoleniowy podejmą już na miejscu w Lahti po treningach na tym dużym obiekcie. Ale będzie ciekawy. Karl Geiger, kolejny z Niemców. 10 wczoraj w kwalifikacjach. W jednym z treningów miał tu już ponad 130 metrów. No i teraz także nieźle to wygląda. Dobry skok Niemca. Dobry skok Niemca. Karl Geiger też ustabilizował swoją formę, tak można powiedzieć, na poziomie drugiej dziesiątki Pucharu Świata. 131. Dobry skok Niemca. Minimalny wiatr. Jest setne zaledwie metra na sekundę, a zatem można powiedzieć warunki podobne jak Dawida Kubackiego, a jednak skoczył i Niemiec o 7 metrów dalej. Sapporo 13 i 16. No i tu chyba też będzie gdzieś na początku drugiej dziesiątki Niemiec, myślę, po skokach wszystkich zawodników. Proszę, a na razie jest pierwszy. Pierwszy. 124 i 6 dziesiątych punktu. Zatem wyprzedza swojego rodaka Andrea Sawanka o 0,4, ależ ścisk w czołówce. No, będzie bardzo ciekawie w serii finałowej. A na razie mamy zielone światło dla kolejnego uczestnika tych zawodów, Rosjanina Jewginia Jakimowa. Dodajmy też niespodzianka tego sezonu. No i kolejny dobry skok Rosjanina, potwierdza, że jest w bardzo dobrej formie. Skacze równo, z zawodów na zawody, punktuje. No i w klasyfikacji generalnej cyklu na wysokim 17 miejscu. A to dopiero przecież drugi jego sezon w karierze skoczka narciarskiego, tak, bo wcześniej uprawiał kombinację norweską. 125 metrów, poprawny skok Rosjanina. Przy niesprzyjającym wietrze 0,2 metra na sekundę. Będzie miał więc dodane 2 punkty i 0,6. Jest w tej chwili 11. Tuż przed naszym Janem Ziobro, a nawet dokładnie równo z Polakiem, bo Polak też ma taką samą notę, obaj ex aequo na miejscu 11. No i kolejna z rewelacji tego sezonu, choć doświadczony już bardzo Francuz, Vincent de Comte-Sevoix. To jest też jego sezon, najlepszy sezon w karierze. No i także można powiedzieć, Francuz nie schodzi poniżej pewnego poziomu. Jest w drugiej serii. Tak, jest w drugiej serii. Ten skok nie był może jakiś bardzo rewelacyjny, ale 125,5 metra
w tych warunkach wystarcza do powiększenia swojego dorobku punktowego w zawodach Pucharu Świata. No, Francuzi zostali tylko z jednym zawodnikiem w światowej czołówce. Może lekkim pocieszeniem dla nich będą więc wyniki Festiwalu Młodzieży, który odbył się w Erzurum w Turcji. I tam wygrał Słoweniec Timi Zajc, to takie nieoficjalne mistrzostwa świata do lat 17. Ale kolejne miejsca na podium dla Francuzów, Leroy Day Contamain. Więc jakieś tam to zaplecze we Francji się rysuje. Decompsefois. Tak jak widzieliśmy na miejscu 14 za Janem Ziobro. A jest już zielone światło dla Andreasa Stiernena. Dobra prędkość Norwega i ładny skok. Ładny skok w granicach 130 metrów. Czwarty wczoraj w kwalifikacjach. Prowadzenia mu to nie da, ale będzie w czołówce. On też ostatnio skacze równo, nie schodzi poniżej określonego poziomu. 129,5. Sapporo był 14 i 11. Karl Geiger, przypomnijmy, prowadzi. Skoczył 131 metrów. A zatem 1,5 metra dalej od Norwega, ale tutaj oczywiście decydować będą jeszcze te przeliczniki wiatru. Noty za styl, te u Norwega na poziomie 18 punktów od wszystkich sędziów i dopiero 7. Andreas Stiernen, ale traci do lidera zaledwie 3,5 punktu. Czyli gdzieś około 3 metrów niespełna w przeliczeniu na odległość. Poza tym robi się tam ciasno w tej czołówce. Ja myślę, że jeszcze jak zacznie skakać ta pierwsza dziesiątka, Richard Freitag tymczasem w powietrzu. No i podobny skok Niemca można powiedzieć do tych kilku ostatnich, które oglądaliśmy. To też nie będzie pozycja lidera, ale będzie niewielka strata do czołówki. 126,5 metra. Richard Freitag dzisiaj nie skakał w serii próbnej. Wczoraj w kwalifikacjach 12. No, drobna wpadka w Sapporo w niedzielę, gdzie nie awansował do serii finałowej, nie zdobył punktów. No i proszę, dopiero 15. 15, tak. Oczywiście z awansem. No a teraz zaczynamy pierwszą dziesiątkę. Tak, bo nie ma, mówiliśmy, Markusa Eisenbichlera i w tej sytuacji 11 zawodnik klasyfikacji generalnej cyklu Pucharu Świata, Peter Prevc, którego oglądamy, nie musiał się do tych zawodów kwalifikować, miał ten awans zapewniony. Ale skoczył 134 metry. No tak, w kwalifikacjach, a wczoraj w jednym z treningów nawet 136. Nastawmy się na dalekie skoki. A zatem zobaczmy, ile można w tych warunkach skoczyć dzisiaj. I na skoczni w Pyeongchang, Prevc ładnie, daleko, choć może też nie tak daleko, jak spodziewali się kibice słoweńscy. Nie do końca zadowolony chyba ze swojego skoku. Tam troszeczkę brakuje tego noszenia w samej końcówce lotu. Tak, cały czas 22 platforma startowa, stosunkowo więc dość wysoko ustawiony ten rozbieg. Wczoraj z tej samej platformy rekord obiektu, cały czas obowiązujący, ustanowił Jan Ziobro, 134,5 metra. Dzisiaj Andreas Wank 134, zbliżył się do rekordowego osiągnięcia Polaka. A Peter Prevc, jak widzimy, 3 metry bliżej. No i zobaczymy, któremu to da miejsce. Drugie. Trzecie. Nawet trzecie. I za Geigerem i Wankiem, dwaj Niemcy na czele. Peter Prevc wyprzedza Johanssona i Laniszka. Norweg i Słoweniek ex aequo Piotr na miejscu Żyła. Czwartym. No i teraz popatrzmy na skok Piotra. No, ładne, spokojne wyjście z progu. No, skok oczywiście dający awans do serii finałowej. Ale mam wrażenie, Rafał, nie wiem, czy się zgodzisz, że Piotr ostatnio skacze tak trochę bez błysku. To są poprawne, bardzo dobre, solidne skoki. Ale brakuje tego wykończenia, tego takiego drobnego błysku, aby te skoki były jeszcze te 3-4 metry dalsze. Tak, takiej ikry, z tego co był znany Piotrek, że właśnie takie dodawał coś, taką petardę jakby. Tutaj tak, 125 metrów, taki spokojny stabilnie, skok. Tak, stabilnie, nie jest zawalony, ale brakuje tego czegoś, co się potem odbija na odległości. No i Polak na miejscu 13, a zatem nie mamy na razie żadnego z biało-czerwonych w czołówce pierwszej serii konkursów na olimpijskim obiekcie w Pyeongchang. Manuel Fettner. Wczoraj on jest oczywiście w tej grupie, która nie musi się kwalifikować. Skoczył 131,5. Dodajmy jeszcze do Piotra, że on tu się musi bronić, żeby nie wypaść poza pierwszą dziesiątkę. Te zawody dzisiejsze i jutrzejsze są dla niego bardzo ważne z punktu widzenia mistrzostw świata. Rywalizuje z nieobecnym tu Eisenbichlerem i z Peterem Prevcem. Już w powietrzu Fettner. Tuż za punktem K.
ląduje reprezentant Austrii. On także ostatnio prezentuje bardzo równą, stabilną formę. W Sapporo był 8 i 15. 127 metrów, 2 metry dalej od Piotra Żyły. Wiatr minimalnie niesprzyjający, metry, 0,1 metra na sekundę pod narty z tyłu w plecy. A zatem będzie miał dodany 1,4 punktu. Noty za styl nieco niższe, tutaj mieli sędziowie zastrzeżenie chyba tak, do tego. Tak, i tam było zachwiane, absolutnie było lądowanie zachwiane. Słuszna decyzja, że niższe noty. Fettner dopiero 13. Tuż przed Piotrem Żyłą. Wyprzedza Polaka o 2 punkty. A teraz Michael Hajbek. No, wydawało się w Sapporo, że taki drobny kryzys formy go dopadł. Spadł z 5 na 7 miejsce w Pucharze Świata. Po lokatach 19 i 28 na Okurajaki. Dobra prędkość Hajbeka na progu. No i bardzo no i dobry skok. Ładnie tutaj poszybował daleko Hajbek. Zobaczymy jak przeliczniki, ale to może dać mu nawet prowadzenie. Spoglądam właśnie na pomiar siły wiatru. No niemal zupełnie bezwietrzna pogoda, a zatem te 132 metry. Powinny wystarczyć na objęcie tak. prowadzenia. Mogą mu dać pozycję lidera. A zatem Hajbek, ten mały dołek formy ma już chyba za sobą. Potwierdził to przynajmniej w tym skoku. Wczoraj w kwalifikacjach 127,5, no ale w jednym z treningów miał nawet 131. A zatem też skacze tutaj dosyć równo. Polubił tę olimpijską skocznię. Tak. Zadowolony Heinz Kutin, zadowolony Michael Hajbek. Poczekajmy na zsumowanie tych wszystkich punktów. Wysokie noty za styl. Tak jest, najbardziej zasłużone. No i mamy nowego lidera. 128,5 punktu dokładnie. To jest rezultat zawodnika austriackiego. No czyli porównując, bo tam jest bardzo ciasno w tej czołówce. Ma dość dużą przewagę nad kolejnymi 3,9 punktu. A teraz już zielone światło dla Andreasa Wellingera. Niemiec ostatnio w znakomitej formie. Spokojny lot. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Brawo. Tak jest. A jest w granicach chyba rekordu skoczni. Zaraz się dowiemy, tak. Piękny skok Andreasa Wellingera. On wczoraj nie skakał. 136 metrów. Tak. Mamy więc nowy oficjalny rekord obiektu. Chociaż no dodajmy, że wczoraj w jednym z treningów Kamil Stoch już wylądował tu na 142 metrze, a zatem można tu skakać można jeszcze skakać dalej. Można skakać bezpiecznie ponad 140 metrów. Tydzień temu odbyła się tutaj przedolimpijska próba specjalistów od kombinacji norweskiej, no i tam Mario Zajdl z Austrii także skoczył 142 metry, no ale ten wynik nie będzie uznany jako rekordowy. 136 z nowym rekordem skoczni Andreas Wellinger liderem. Duża przewaga, ponad 8 punktów nad Hajbekiem. Wiatr z tyłu, nie, zmieniło się, już się przestraszył. Pozostaje 22. platforma startowa, no i mamy już na rozbiegu Macieja Kota. Jak w tych warunkach poradzi sobie Polak? Dobre wyjście z progu, dobra prędkość. Słychać polskich kibiców, ale ten doping nie poniósł brakuje tutaj na Maćki. Dole, tak, brakuje na dole troszeczkę. Jak widzimy, polskich kibiców nie brakuje, są na skoczniach całego świata. 131 metrów. I jak na razie no najlepiej skok z Polaków zaprezentował się Maciek. Tak, ale nie jest skok na pewno, który by go zadowalał. Także jak widzimy te wskaźniki, bez wiatru niemal zupełnie, no. Tylko 0,02 metra na sekundę. A zatem tutaj wiatr mu nie przeszkodził, ale też nie pomógł i Polak na miejscu trzecim. Jego strata do Wellingera jednak spora, to jest ponad 11 punktów. Trochę bliżej, bo niespełna 3 punkty dzielą go od drugiego w tej chwili Michaela Hajbeka. No i pozostała nam już na rozbiegu tylko czwórka. Czwórka najwyżej sklasyfikowanych zawodników w punktacji generalnej Pucharu Świata. I człowiek zagadka, Domen Preetz. Nie wiadomo co zrobi, jest kompletnie rozsypany. Nie potrafi skakać powtarzalnie. To co go cechowało na początku sezonu. Jest już zielone światło dla najmłodszego z braci Preetzów. Jego skoki niespokojne w locie. No tutaj nie było źle. Można powiedzieć, bo zdarzały mu się tutaj w treningach skoki tak, też spadki koło 100 metrów. Około setnego tak. metra wylądowane. Teraz 129, to jest solidna odległość. Też niemal bez wiatru. Niespokojny lot. Lot też powinien być oceniany. Zobaczymy, czy sędziowie to widzieli. Tak, jest to uwzględnione w notach. Patrzę, 17,5 punktu. Od czterech sędziów 1,17, a zatem no to sędziowanie dzisiaj musimy pochwalić, tak, Rafał, tak jak graliśmy w Sapporo. Zdecydowanie tak, dzisiaj, brawa dla dzisiaj nie było żadnej pomyłki, sędziowie sędziują adekwatnie do tego, co się dzieje. Jak widzimy, belka idzie w dół o 2 stopnie,
A tak, na skok ostatnich trzech zawodników, którzy są w tej chwili w najlepszej formie. Tak, najdalej skakali w serii próbnej. Tu możemy się spodziewać dalekich skoków. Domen Preft jeszcze uzupełnijmy na miejscu 13. Jest już sygnał od trenera i skacze ostatni z Norwegów, Daniel Andretande. Dobry skok. Bardzo dobry skok, choć nie taki, który dałby mu prowadzenie tutaj w konkursie. Nie wyprzedzi Wellingera. No, ale trzeba go będzie porównywać do skoku Heibecka 132,5 z obniżonego rozbiegu, bo przypomnijmy, platforma poszła o dwie belki w dół. Michał Heibecka miał 132, ale z wyższego rozbiegu. Tak. A zatem już na starcie miał dodatkowe punkty, dokładnie 7 dodanych Norwek. To spory kapitał. Ma odjęty za wiatr, bo powiało mu trochę pod narty. Jest drugi. Jest drugi, wyprzedza Heibecka. Czego się spodziewaliśmy, ale do Wellingera traci 5,6 punktów. Andreas Wellinger, Daniel Andretande, Michael Heibeck, Maciej Kot na miejscu czwartym. A teraz Stefan Kraft. Została dwójka najlepiej prezentujących się tu zawodników. Kraft wczoraj w treningu 139, 138, dzisiaj w serii próbnej 142 metry, także z 20 tak. platformy. I już Austriak w powietrzu. Będzie dobry skok. Piękny skok i nowy rekord. Tak jest, absolutnie nowy rekord. Już niewiele brakowało do rozmiaru skoczni do 140 metrów. Dodajmy do tego belka, punkty za belkę. Będzie... 138, o 2 metry poprawia osiągnięcie Andreasa Wellingera. A zatem Stefan Kraft nowym rekordzistą i nowym liderem pucharowego konkursu w Pyeongchang. I jaka będzie odpowiedź Kamila? No i wszyscy teraz czekamy. Skakał też tu bardzo daleko. Skakał w serii próbnej jeszcze też o belkę niżej od Krafta. Tak, no i ciekaw jestem, czy znów trenerzy zastosują ten manewr z obniżeniem belki, co da mu tam dodatkowe 3,5 punktu. Stefan Kraft oczywiście prowadzi z dużą przewagą, ponad 11 punktów nad drugim Andreasem Wellingerem. Na brązowo dzisiaj Kamil Stoch, podobnie jak w tym zwycięskim dla niego konkursie w Sapporo w niedzielę. No i zobaczymy, czy ten brązowy kombinezon. Wiatr nie jest dobry dla Kamila. Wiatr nie jest sprzyjający w tej chwili. I pozostała 20 platforma. No. Zatem w takich samych, z tego samego rozbiegu co Tande i Kraft. Jest zielone światło. I nie ma sprzyjających warunków, ale Kamil musi powalczyć. I już Polak w powietrzu. Ładny, spokojny lot. I oby jak najdalej, jak najdalej. No, niestety, no, niestety przy tym wietrze się nie da tak. Widzimy tą złość sportową, której upust dał po skoku Kamil Stoch. No nie było wiatru, 126,5 metra. Obniżone o 2 stopnie rozbieg plus wiatr był jako jedyny puszczony w tak niekorzystnych warunkach. Dziwię się tutaj troszeczkę, że nie poczekali. Tak, no nie mieliśmy większych zastrzeżeń do Borka Sedlaka w Sapporo, tak. Gdzie tak starał się stworzyć w miarę równe warunki dla wszystkich, choć tam jest to wyjątkowo trudne. I tutaj jednak nie wykazał się cierpliwością, puścił Kamila przy niesprzyjającym wietrze. Będzie miał dodane 4,8 punktu. I ten wiatraż prawie 0,4 metra na sekundę w plecy. No i dopiero czwarty egzekwo, jak widzieliśmy z Michaelem Heibeckiem. A zatem czwarty Kamil Stoch, szósty Maciej Kot. I jak na razie Polacy za podium, ale przed nami jeszcze druga seria. No i będzie okazja do rewanżu, będzie okazja do poprawy. Choć te straty punktowe są, jak widzimy, już dosyć spore. Do Krafta już według mnie nikt nie doskoczy. To musiałoby się coś stać takiego niespodziewanego, bo... No tak, Austriak jest w znakomitej formie, więc tutaj raczej nie da sobie wydrzeć zwycięstwa. Chociaż to jest sport. Andreas Wellinger drugi, Daniel Andretande trzeci. Na czwartym miejscu Kamil Stoch, na szóstym Maciej Kot. Patrzymy, gdzie są pozostali nasi reprezentanci, którzy zapewnili sobie udział w serii finałowej. Nie widać ich tutaj w tej drugiej dziesiątce. Żyła na miejscu 21 Piotr Żyła, na 22 egzekwo z Klimowem Jan Ziobro i na 28 Dawid Kubacki. Dwóch Polaków w czołowej dziesiątce, trzech w trzeciej dziesiątce po pierwszej serii konkursu na olimpijskim obiekcie w Pyeongchang. 20 indywidualny konkurs w tym sezonie. No, ale cały czas w najlepszej formie ci sami zawodnicy, ci, którzy są w tej chwili na czele w punktacji generalnej Pucharu Świata. No, a poza 30 dzisiaj Tepesz, Janda, Kobayashi. Nie mamy tu jakichś wielkich niespodzianek. No, można powiedzieć, Juri Tepesz powinien awansować. Może właśnie poza Tepeszem. Stefan Hula, też bym go widział przecież w drugiej serii. No, bardzo byśmy chcieli, żeby Stefan Hula był w serii finałowej. Dzisiaj go nie zobaczymy, okazja do rewanżu nadarzy się jutro. No ale wcześniej, bo po przerwie, będziemy mieli jeszcze bardzo ciekawie zapowiadającą się drugą serię konkursu.
Powracamy do Pjongczang, miasta w Korei Południowej, które za rok będzie gospodarzem zimowych Igrzysk Olimpijskich. Miejscowość położona w prowincji Gangwon na północnej części Korei Południowej, licząca 44 tysiące mieszkańców. 180 km na wschód od Seulu. Tę odległość szybką koleją można pokonać w niespełna 50 minut. Za chwilę początek na bardzo ciekawie zapowiadającej się drugiej serii. Przypomnijmy, prowadzi Stefan Kraft z rekordem skoczni 138 metrów i wyprzedza drugiego Andreasa Wellingera aż o 11,6 punktu. Dość powiedzieć na porównanie, że szósty Maciej Kot nad 22 Janem Ziobro ma przewagę tylko 10,5 punktu, czyli łatwiej będzie Janowi Ziobro wskoczyć na miejsce szóste niż komuś spoza wyprzedzić Stefana Krafta. Jest bardzo, bardzo ciasno tutaj, także tu będą na pewno duże przetasowania. Dodajmy, że z kolei Kamil Stoch, który wszedł z odległością, zajął czwarte miejsce ex aequo z Heidekiem, 126,5 metra. Podobną odległość mają zawodnicy na 26, 7 miejscu. Drugą serię rozpoczyna Jernej Damian, 22 platforma startowa, a zatem ta sama, z której rozpoczęto pierwszą serię skoku. Jernej Damian w pierwszym skoku 123 metry. Nie doleciał do punktu K, a teraz proszę bardzo 137 metrów dalej. Poprawił się zatem znacznie Słoweniec. No i zobaczymy, czy pozwoli mu to awansować w klasyfikacji. Miał wiatr około metra na sekundę pod narty. To oznacza odjęcie jednego punktu tylko od noty 227,3 punktu. No i do tego rezultatu będziemy teraz porównywać wyniki kolejnych zawodników. Dla Stefana Hubera, którego widzimy, no awans do serii finałowej już sam w sobie był sukcesem. Oczywiście, ja myślę, że Jernej Damian będzie przesuwał się jednak, bo ta odległość robi wrażenie, nie ma co mówić. Huber jak na razie wszystkich 8 punktów w tym sezonie zdobył w niedzielę w Sapporo. Także poprawny skok reprezentanta Austrii. Jest to 22-letni zawodnik z klubu narciarskiego w Salzburgu. 125,5. Oczywiście Jerneja Damiana nie wyprzedzi, ale z tego dzisiejszego swojego występu na pewno może być zadowolony. Do tej pory jego, podobnie jak i jego brata Daniela, oglądaliśmy głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Tutaj Stefan Huber, dwa dobre skoki, wylądowane poza punktem K. Na razie jest drugi. No i teraz pierwszy z Polaków w tej serii finałowej. Będziemy mieli w niej, przypomnijmy, pięciu naszych reprezentantów. Dawid Kubacki, 28 po skoku na odległość 124 metrów. Tak, i na pewno tutaj jest troszeczkę ambicja Dawida podrażniona po tej pierwszej serii. Dodajmy, w kwalifikacjach trzeci. Dobrze skakał na tych skoczniach w seriach treningowych. I teraz proszę, także bardzo ładnie. Bardzo dobry skok. I już te emocje opadły. Być może za bardzo chciał, za bardzo się spiął podczas tej swojej pierwszej próby. A wiadomo, że w skokach narciarskich ta swoboda, pewna taka lekkość jest niezbędna. 130,5 metra, poprawia więc o pół metra osiągnięcie Jerneja Damiana. I znów niemal bezwietrzna pogoda podczas skoku Dawida, podobnie jak w pierwszej serii. Zupełnie nie miał dodanych punktów ani odjętych za wiatr. Teraz będzie miał odjęte pół punktu zaledwie. 130,5 i on będzie nowym liderem. 231,6 o ponad 4 punkty wyprzedza Jerneja Damiana. No i oby na tej pozycji lidera pozostał Polak jak najdłużej. Kolejny z reprezentantów Austrii. Już jest zielone światło dla Markusa Schiffnera. Ponad 90 km na godzinę na progu. No, ale krótszy skok od Dawida, że ten Polaka nie powinien pozostanie, na pozycji lidera jak na razie. Tak, to też jest ważne w rywalizacji o fotel lidera w punktacji Pucharu Narodów, w tej drużynowym Pucharze Świata. I w serii finałowej Polacy mają 5 zawodników, Austriacy 6. To dwie najbardziej, najliczniej reprezentowane nacje w drugiej serii dzisiejszego konkursu. No, Austriacy mają Krafta na miejscu pierwszym, Heidbecka na czwartym. Stocha na czwartym, Kota na szóstym. No, ciekawa jest ta rywalizacja polsko-austriacka bardzo, w tym sezonie. Bardzo ciekawa. Przegrywa z Dawidem Kubackim Markus Schiffner o 3,3 punktu. Vincent de Compsevoix, 125,5 metra. I w pierwszym skoku dało Francuzowi 26. pozycję. Okay,
jeszcze w okolicach zielonej linii. Miał zobaczymy, trochę gorsze warunki. Teraz będą grały przeliczniki. Odległość bardzo podobna. 130 metrów i pół metra krócej od Dawida Kubackiego. Ale on miał nad Polakiem przewagę 2,7 punktu po pierwszym skoku. Tak, zobaczymy teraz, jak przeliczniki związane z wiatrem. Miał wiatr sprzyjający, widzę, prawie 0,4 metra na sekundę. Jest drugi. Pod narty, więc ma odjęte 4,2 punktu. No i to przesądziło, że nie wyprzedził Dawida Kubackiego. Przegrywa z nim o 0,9 punktu, czyli można powiedzieć o pół metra w przełożeniu na odległość. Richard Freitag. No, może delikatne rozczarowanie. To dopiero 25. lokata Niemca po pierwszej serii. Spokojny lot. Jak widzimy, te warunki wietrzne, tak, stabilne i ładnie poszybował tutaj Niemiec poza zieloną linię. Będzie nowym liderem. To jest także najdłuższy skok serii finałowej. 133 metry. Richard Freitag na miejscu 12 w tej chwili w punktacji generalnej Pucharu Świata. No, dwa konkursy teoretycznie może więc do tej dziesiątki wskoczyć, chociaż tak, będzie to jest bardzo trudne. Mocna walka o to, bo to wiadomo, pierwsza dziesiątka nie musi się kwalifikować. Poza tym zawsze jury na wielkich imprezach, a taką imprezą są Mistrzostwa Świata, będzie starała się tą najlepszą dziesiątkę Pucharu Świata puszczać w miarę w podobnych warunkach. Simon Amann po pierwszej serii na miejscu 24. 127 metrów uzyskał w swojej pierwszej próbie. Teraz ponad 134, aby wyprzedzić Freitaga. Czy to się powiedzie? Niezła prędkość Ammana na progu. Tak, ale niestety... Ale tej odległości zdecydowanie zabrakło. Tak, zabrakło. Będzie przegrywał i z Freitagiem, i z Dawidem Kubackim. A zatem Polak po dobrym drugim skoku. 130,5 metra awansuje. Był 28. Już przesunął się o kilka miejsc. Simon Amann 125, dokładnie na tej czerwonej linii oznaczającej punktka na tym obiekcie wylądował. Szósty dopiero, proszę. Tak. No a my teraz będziemy mieli naszego zawodnika Janka Ziobrę. Ja myślę, że też zarówno on, jak i Dawid są troszeczkę podrażnieni, niezbyt zadowoleni z tego miejsca w trzeciej dziesiątce po pierwszej serii konkursowej i teraz będzie chciał piąć się w górę. No i zobaczymy, trzymajmy kciuki za Zakopiańczyka, byłego już rekordzistę skoczni. 133, aby objąć prowadzenie, na pewno stać go na taki wynik. Niestety. Ale niestety ten skok nieudany. Tam widzieliśmy już po samym wyjściu z progu, ten lot był taki lekko zachwiany i potem już niestety odbiło się to na metrach. 121,5. W tej serii finałowej tylko 121,5 metra. Także Janek... No, dzisiaj myślę, w tej rywalizacji z Dawidem Kubackim przegrał. Tak, no i spadnie z tej swojej pozycji na dalszą. I miał odjęte punkty, czyli ten wiatr mu tutaj nie przeszkadzał. No ale niestety jak na razie Polak na miejscu ostatni. Numer 37 to Rosjanin Jewgeni Klimow. On w pierwszym skoku wylądował na 125 metrze, dokładnie na punkcie K. I dawało mu to miejsce 22 ex aequo z Janem Ziobrą. No i zobaczmy, jak w tych warunkach poradzi sobie teraz Rosjanin. Jest już zielone światło, jest sygnał od trenera. No i najlepszy ze skoczków rosyjskich w tym sezonie już na progu. No, zdecydowanie lepiej od Polaków. Tak, zdecydowanie lepiej. Jest poza 130 metrem ląduje Klimo. Myślę, że może być zadowolony po tym skoku. 132 metry. Druga odległość serii finałowej. O metr dalej skoczył tylko Richard Freitag, który w tej chwili prowadzi. Klimow miał bardzo niewielką przewagę, zaledwie 0,6 punktu nad Freitagiem, a zatem tutaj te niuanse będą decydować. Widzimy, że ta zielona linia była przed nim. A zatem dojdą drugi. Jeszcze te punkty za wiatr. Jest drugi Rosjanin. Ale zadowolony, widzimy ze swojego występu, są kolejne pucharowe punkty. No i Piotr Żyła, 21, ale tak jak mówiliśmy, jego strata do czołowej dziesiątki tego konkursu to niespełna 7,4 punktu dokładnie. I też czegoś zabrakło. Szkoda. Tak. Myślę, że te warunki też nie były za dobre, ale to nie usprawiedliwia aż tak krótkiego skoku.
Też nie wiem, Rafał, być może jakiś taki drobny kryzys aklimatyzacyjny dopadł naszych zawodników, bo oni przecież przylecieli do Azji w czwartek w ubiegłym tygodniu. I dzisiaj jest ten szósty dzień po przylocie, po tej zmianie strefy czasowej. Może to też nie pozostało bez wpływu. Tak, oczywiście, może to mieć wpływ. 122,5 metra i Piotr jednak Żyła, dopiero ósmy. Nie może być ani on, ani Janek Ziobro zadowolony z takich skoków. A zatem mieliśmy już trzech Polaków. Najlepiej w tej serii finałowej poradził sobie Dawid Kubacki, 130,5 metra. No i dało mu to awans z ósmej na trzecią pozycję wśród tych, którzy mają za sobą już dwa skoki. I w najgorszej sytuacji teraz z naszych zawodników jest Piotrek Żyła, który jest tak, w końcówce. Rywalizuje o to miejsce w dziesiątce Pucharu Świata. Dzisiaj tylko trzy punkty, jak tak. Nic tutaj się nie wydarzy. Oglądamy raz jeszcze Richarda Freitaga, aktualnego lidera. Pięknie prezentują się te olimpijskie skocznie w Pjongczang. Bardzo nowoczesny obiekt. Dobrze usytuowany, tak zawodnicy to podkreślają, że tutaj właśnie nie ma problemu z wiatrem. W tych skałach tam, teraz, że te zbocza skalne tłumią ten wiatr, są jeszcze dodatkowo siatki. Obiekt jest bardzo ładny architektonicznie i przyjemnie podobno się tam skacze. Pjongczang położony w górach Taebaek, które rozciągają się wzdłuż wschodniego wybrzeża obu Korei. Najwyższy szczyt w tych górach, Mount Seoraksan, to zaledwie 1708 metrów. A zatem są to góry, powiedzmy, tak jak podobne jak nasze Beskidy w Polsce. Nie są to jakieś wielkie góry, a tak, jednak mają tutaj piękną zimę w Korei i piękne obiekty. Tak, zresztą oni nie ukrywali, że mają problem z wytyczeniem trasy do zjazdu, bo nie ma tak aż dużych przewyższeń. To drugi taki ośrodek po Muju, który wcześniej był znany kibicom w Korei. No i rozpoczynamy drugą dziesiątkę. Manuel Fettner. Cały czas 22. platforma startowa, nic tu się nie zmieniło. Poprawny skok Fettnera. On cały czas, tak jak mówiliśmy podczas pierwszej serii, nie schodzi poniżej pewnego wysokiego poziomu. I dzisiaj także widzieliśmy tam zawodniczki austriackie, które brały udział w konkursie kobiet, który odbył się nieco wcześniej na mniejszym obiekcie, tym o punkcie konstrukcyjnym 97 metrów, takim dość nietypowym. Hillside z tej małej skoczni 109, Japonka Ito wygrała przed faworytką Japonek Takanashi, liderką Pucharu Świata. A Manuel Fettner poprawił się o 2 metry w stosunku do pierwszej próby, 129 i jest na miejscu trzecim, wyprzedza Dawida Kubackiego. Freitag, Klimov, Fettner i taka jest kolejność. Pozostało nam jeszcze 19 zawodników na liście startowej. Pierwszy z nich to Czech Roman Kołdelk. 132,5, niezły pierwszy skok, wykorzystał sprzyjające warunki. Miał odjętych ponad 8 punktów z tytułu sprzyjającego wiatru. Ale teraz już tego wiatru zdecydowanie zabrakło i Roman Kołdelka w tych gorszych warunkach wiecznych sobie nie poradził. Próbował ten skok ciągnąć do samego końca. To się odbiło na tym lądowaniu takim niefortunnym dość. No ale 119,5 metra, myślę, że... Tak, najkrótszy skok w serii finałowej, no i straci swoją 19 pozycję Czech. Z Piotrkiem awansują. No, miejmy nadzieję, że wypadnie poza Piotra Żyłę też, choć tutaj nie byłbym tego taki pewien. Spojrzę na różnicę na pewno, po pierwszym skoku. Dawid na pewno będzie lepszy. O 4 punkty wyprzedzał Roman Kołdelka Piotra Żyłę po pierwszym skoku. Spada na 11, a zatem jest za Piotrem Żyłą. Tak jest. Czyli 4 punkty już będzie można dopisać Piotrowi. No tu każdy punkt na wagę liczy, złota. Tak. Albo Regner Granerud z Norwegii. On na miejscu 17 ex aequo z Japończykiem Taku Takeuchi. Niższy numer startowy określa kolejność startów serii finałowej w przypadku zawodników z równą liczbą punktów, a zatem najpierw Norweg. Norwegowie przyjechali tylko w czwórkę, ale ich skuteczność jest bardzo dobra. W czwórkę przepchnęli przez kwalifikację, cała czwórka jest też w serii finałowej. Tak, dodajmy, że Granerud w pierwszej serii uzyskał 131 metrów. Teraz skok dużo krótszy. Teraz krótszy, ale myślę, że młody Norweg może być i tak zadowolony z tego wyjazdu do Azji, w którym właściwie pierwszy raz w swojej karierze mógł się tak pokazać szerzej w zawodach Pucharu Świata. 123,5 metra. To zawodnik 20-letni. Richard Freitag, jak na razie przypomnijmy, w serii finałowej najdalej. 133 metry, on jest liderem. Dawid Kubacki na miejscu czwartym, a Granerud za Polakiem, a zatem Kubacki też pnie się w górę klasyfikacji. Tak, być może uda mu się być w drugiej dziesiątce.
Richard Freitag, aktualny lider, zawodnik, który mówiliśmy w Pucharze Świata na miejscu 12, więc on także tutaj rywalizuje z Piotrem Żyłą, między innymi o to miejsce w czołowej dziesiątce. Taku Takeuchi, dobry skok Japończyka w pierwszej próbie, 129 metrów. Dało mu zgrane Rudem Exequo 17 miejsce. No i teraz także poprawnie. Poprawny skok, ale aczkolwiek bez jakiegoś błysku takiego. Widzimy tutaj gesty zawodników unoszące te ręce na dole, tak od dołu, że brak tego noszenia. Tak, nie ma noszenia, nie ma noszenia. Kto trafi na to noszenie, skacze grubo ponad 130. 0,2 metra na sekundę w plecy miał Takeuchi, będzie miał dodane 3 punkty. Do tej noty zastyli za odległość, no i będzie czwarty. Wyprzedza Polaka Dawida Kubackiego, który spada na miejsce piąte. Cały czas Freitag przed Klimowem, nic tutaj się nie zmienia na dwóch czołowych pozycjach. Freitag po pierwszej serii, przypomnijmy, był dopiero 25. No i teraz ten nieobliczalny młody 17-latek ze Słowenii, Domen Prec. Dzisiaj w pierwszym skoku 129. Dodajmy, że to był bardzo taki... najlepszy skok tutaj, tak, jaki oddał na tej skoczni. Bardzo niespokojny lot miał. Zobaczymy, co pokaże teraz. Bardzo odważnie tak, skacze, odważnie. Wychyla się do przodu, tak wachluje tymi nartami. Tak, ale też odległości nie ma. Widać, jak zawodnicy w windsurfingu szukający wiatru. Lot na pewno bardziej spokojny w porównaniu do pierwszego, ale odległości nie ma. 126,5 metra. To rezultat Domena Preuca. No, skakał 17-latek, a za chwilę 45 już prawie latek Noriaki Kasai. Dwa pokolenia na skoczni. Dwa pokolenia. Poczekajmy jeszcze na notę Słoweńca. 126,5 metra. Przed wiatr Dawidem. Minimalny jest piąty. Wyprzedza Dawida Kubackiego. Dwa punkty Słoweniec. A teraz Japończyk Noriaki Kasai. Bardzo dobry pierwszy skok. Równe 130 metrów. Wysokie noty za styl. Zyskał Kasai, no i popatrzmy na drugą próbę Japończyka. 127,5 wystarczą, aby objąć prowadzenie, aby zmienić tam teraz w tym miejscu dla lidera Freitaga, ale niestety to się nie uda. Dużo krótszy skok. Tu cały czas skacze ta grupa zawodników, patruje między którymi tutaj, były bardzo minimalne różnice punktowe po pierwszym skoku. Oczywiście, dlatego tu możemy być raczej pewni, że Dawid znowu awansuje o jedno oczko. Tak, 120 metrów tylko Kasajego, a Dawid Kubacki 10,5 metra dalej w tej serii finałowej z tej samej 22 platformy startowej. No i Noriaki Kasai dopiero 8, a zatem tak jak przewidywaliśmy za Polakiem, Dawid Kubacki utrzymuje 6 pozycję, a Richard Freitag cały czas liderem. No, śmiały atak z 25 miejsca, ale właśnie wykorzystał te minimalne różnice punktowe i ten dobry drugi skok tutaj daje możliwość bardzo dużego awansu. Skorzystał też z tego Dawid Kubacki. No szkoda, że nie wykorzystali tej szansy Żyła i Ziabra. A już mamy Norwega Andreasa Stiernena. Też krócej. A też niewystarczająco daleko, aby wyprzedzić Freitag. Oczywiście tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować. Freitag pozostanie na pozycji lidera. Choć jeszcze na dodatek ten wiatr miał lekko sprzyjający, 0,2 metra na sekundę pod narty, więc będzie miał objętych ponad 2 punkty. Ale bardzo sprawnie przebiega druga seria dzisiejszego konkursu. Te warunki pogodowe, oczywiście tutaj ten wiatr jednym sprzyja, jednym nie, ale nie, jest to, nie są to powiedzenia, pozwalają wiatry, przeprowadzić które, płynne zawody. Tak, że po prostu zawodnicy są wycofywani z belki. No i Andreas Stiernen na miejscu 6, wyprzedza niestety minimalnie Dawida Kubackiego. Najlepszy z Polaków spada na miejsce 7, no ale mamy jeszcze, przypomnijmy, Macieja Kota i Kamila Stocha w tej czołowej dziesiątce. Na razie Niemiec Stefan Laje, którego nie oglądaliśmy w Sapporo, przyjechał bezpośrednio tutaj do Pyeongchang. No, ładny skok, bardzo wysoko dobry. Leci nad ze skokiem, obrał ciekawie tą parabolę i daleko. Świetny skok, świetny skok. No więc po tych kilku krótszych skokach, kiedy atmosfera zrobiła się tu już troszkę senna pod skocznią, nowy wyraźnie ożywienie kibice. 139,5 metra. A zatem mamy nowy rekord obiektu, a jego autorem Stefan Laje. Czy będzie jakaś reakcja sędziów na platformę startową? 0,6 metra na sekundę pod narty miał Niemiec. No i znakomicie to wykorzystał.
Widzimy niewielka różnica w tym wietrze, prawda? To jest poniżej pół metra na sekundę, a tak, jakże się to przekłada na odległość. Ale widzieliśmy, że ta parabola lotu cały czas była jednakowa. Nie było tego, co zawodnicy nazywają ssania w tej ostatniej fazie. On cały czas się utrzymywał na pewnej wysokości i to od razu się przełożyło na odległość. I prowadził Niemiec i tu się nic nie zmieni. Dalej będzie prowadził Niemiec, tyle że Richarda Freitaga w miejscu dla lidera zmienia Stefan Laj. A teraz Clemens Aigner. Najlepszy występ jak na razie w sezonie się zapowiada. Był 12 po pierwszej serii rywalizacji. Niestety. No, ale nie utrzyma chyba tej pozycji po tym drugim skoku. Clemens Aigner 133 metry wykorzystał sprzyjające warunki podczas swojego pierwszego teraz skoku. Teraz też miał sprzyjające. Teraz 128, więc tak odległościowo w porównaniu do innych zawodników nie wyglądało to aż tak źle. Oczywiście ta zielona linia przesunęła się już po rekordowym skoku Laje, stąd może nas to tak trochę zmieliło. Tak. A tymczasem Aigner oddał dzisiaj dwa zupełnie dobre skoki. I taki już młody, 24-letni zawodnik. No i jest na miejscu piąty. 21 ostatnio w Sapporo, a teraz będzie już w drugiej dziesiątce Austriak. No i Andrzej Laniszek, który po pierwszym skoku ex aequo na miejscu 10 z Norwegiem Robertem Johanssonem. Dobra prędkość Słoweńca, ładnie wysoko leci nad ze skokiem, złapał noszenie i daleko poszybował. I to jest to, o czym mówimy. Kto ma to noszenie w tej drugiej fazie, ten odlatuje. Kto tego noszenia w tej ostatniej fazie nie ma, niestety ląduje wcześniej. No i proszę, wyrównany rekord obiektu 139,5 metra. No i nie ma się co dziwić radości Andrzeja Laniszka. I to był piękny skok Słoweńca. 20-letni zawodnik, wczoraj drugi w kwalifikacjach, więc ten jego skok nie jest przypadkowy. Widać, że złapał dobrą formę. No i tutaj zapracował chyba sobie na miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie Goran Janus, czy dołączy go do kadry. Ja myślę, że na pewno tym skokiem potwierdził, się, że zasłużył na miejsce w reprezentacji. Każdy oczywiście obejmuje skok. Prowadzenie. I kwalifikacje, i skoki w pierwszej, w drugiej serii konkursowej pokazują, że jest w dobrej formie i myślę, że tym sobie wywalczy miejsce w kadrze na Mistrzostwa Świata w Lahti. No i popatrzmy, Rafał, dwa skoki rekordowe, 139,5 metra i różnica 0,1 punktu, o tyle Andrzej Laniszek wyprzedza Niemca Stefana Laj. Obaj wykorzystali te sprzyjające warunki wietrzne i odskoczyli tutaj rywalom na dużą odległość. Trzeci Richard Freitag już ze stratą blisko 14 punktów. Dawid Kubacki, najlepszy z Polaków, na miejscu 10. Czyli 20 w najgorszym wypadku będzie. Dokładnie tak. Piotr Żyła 17, Jan Ziobro 20. A zatem zapowiadają się 4 punkty dla Piotra i 1 dzisiaj dla Janka Ziobro. A to aktualny lider Andrzej Laniszek. I raz jeszcze tak, jego to utrzymało, skok. Cały czas go utrzymywało. Trochę miał problemów przy lądowaniu. Tak, dość duże problemy. Ale ustał ten skok. Ustał skok, wytrzymał, to już jest odległość robiąca wrażenie, tam już się ciężej ląduje. No i pozostała nam już tylko dziesiątka. Zapowiadają się ogromne emocje, choć tak jak mówiliśmy, no odskoczył liderom, odskoczył rywalom Stefan Kraft w tym pierwszym skoku na ponad 11 punktów. No ale o te pozostałe miejsca, no tutaj będzie jeszcze się toczyć rywalizacja. Różnice punktowe minimalne. Ciekawe, co zrobi Żyli. Na razie tak jest, to co tak, się spodziewałem. W dół. Można było się spodziewać. A zatem ta platforma obniżona, 7 punktów dodanych z tego tytułu do każdemu kolejnemu zawodnikowi, który skakał będzie z platformy o numerze 20. Jest już zielone światło dla Norwega Roberta Johanssona. 129 metrów w pierwszej serii i 10 miejsce ex aequo z Laniszkiem. Teraz nie było już tak dobrze. Tak. Tego noszenia trochę zabrakło. Trochę ta zabrakło, na progu poza tym jest mniejsza. Dwie belki niżej, jest niższa prędkość. No i tylko 123,5 metra. Mówmy się, że ten skok też za krótki troszeczkę, żeby myśleć o nawet pozostaniu na swojej pozycji. Tak, Robert Johansson będzie miał dodane 5,5 punktu, a zatem skakał w niekorzystnych warunkach wietrznych. A przecież nie dalej jak dwie minuty temu Laniszek i Laje mieli tak znakomite warunki i wiatr pod nart. Dodatkowe 7 punktów dodane za obniżony rozbieg. No i daje to Johanssonowi miejsce trzecie.
On wyprzedza Richarda Freitaga, nad którym miał już większą przewagę po pierwszym skoku, bo przecież Freitag, przypomnijmy, zaatakował z 25 miejsca. No i pozostała nam już tylko dziewiątka, a tym dziewiątym po pierwszej serii jest zawodnik, który też tutaj może powalczyć o rekord obiektu. Peter świetnie, świetnie skakał w poprzednich skokach i ja myślę, że to miejsce dziewiąte wcale go nie zadowala. Będzie chciał pokazać. No i ten wiatr się zmienia. Pierwsze pokazywała grafika. Już się wydawało, że dobre warunki, ale już po zapaleniu zielonego światła wiatr się zmienił. Ciężko będzie w tych warunkach o rekord. No i od razu widać. Się, niestety. Widać, jak ten wiatr wpływa na długość skoku zawodników. Niby niewielki, niby to były według tutaj oficjalnych pomiarów zaledwie 0,05 metra na sekundę. Tylko, że to są uśrednione pomiary. Natomiast liczy się teraz to, co jest tam na dole. Czy jest jeszcze na czym odlecieć, czy nie. Jeżeli tam brakuje tego noszenia, to nawet dobre wyjście z progu, dobra początkowo pierwsza faza, ta nad bólą, może nie wystarczyć do osiągnięcia metrów, które umożliwią awans, czy zajęcie bardzo dobrego miejsca. No i Peter Prewcy spada, można powiedzieć, na miejsce szóste, 17,5 punktu za swoim rodakiem sensacyjnie prowadzącym Andrzej Laniszkiem. No, nie żebyśmy się cieszyli, ale odnotujmy, Rafał, że dla Piotra Żyły to akurat dobre, że ten Prewc skoczył trochę krócej, no bo ta różnica punktowa między będzie nim mała. A Peterem Prewcem będzie mniejsza. Będzie mniejsza. Andreas Wang, no, świetny pierwszy skok, 134 metry, ale on miał bardzo dobre warunki, miał odjęte 6 punktów za wiatr. Teraz też wygląda na to, że te warunki są sprzyjające. Ponad 90 km na godzinę na progu. Też nie będzie metrów, oczywiście. Ale nie ma tak. Metrów, nie ma odległości. Bank nie utrzyma swojego bardzo dobrego miejsca w czołowej dziesiątce dzisiejszych zawodów. 119 metrów, zanotuje spadek. Tak, 119,5. Pierwszy skok 134. Tyle samo co Roman Kołdelka, to dwa najkrótsze skoki w tej serii finałowej. No tyle, że oczywiście Bank skakał z platformy 20, Kołdelka 22. Ale ogromne straty poniesie Niemiec. Jeszcze dodatkowo, według wskaźników, miał wiatr 0,4 metra na sekundę pod narty z tytułu wiatru. Ponad 4 odjęte punkty, no i dopiero 18 pozycja. To oznacza dla nas minimalny awans Dawida Kubackiego. Andrzej Lanisek, Laniszego 0,1 punktu przed Stefanem Laje z Niemiec. Robert Johansson trzeci. No i już tylko pozostała nam siódemka do zakończenia konkursu. Też jest sprzyjający wiatr nie jest dla Karla Geigera. Proszę zauważyć, na dole, to co jest najważniejsze, tam jest w plecy. No niestety nie ma Karl Geiger dobrych warunków, jest teraz jednak zielone światło. Zmieniło. Ale proszę, jak ten wiatr skacze, raz z przodu, raz z tyłu. Walczy Karl Geiger w tych warunkach o odległość, no ale... Nie dasz. Jest w niezłej formie, to widać, ale nie mógł tutaj dalej odskoczyć. Karl Geiger po 131 metrach jest to w pierwszej serii, teraz tylko 123. Zobaczymy, czy wyprzedzi Petera Prewca, który aktualnie jest na miejscu szóstym. Słoweniec skoczył pół metra krócej. Minimalna różnica punktowa była między nimi po pierwszej serii konkursu. No i Geiger jest przed Prewcem. To oczywiście podkreślam, cały czas ważne w rywalizacji o czołową dziesiątkę Pucharu Świata. Karl Geiger jest teraz trzeci za swoim rodakiem Stefanem Lajem, a wyprzedza Johanssona. No a Andrzej Laniszek chyba pierwszy raz w karierze w tym miejscu dla lidera konkurencji. No ale teraz popatrzmy na Macieja Kota. Szósta pozycja po pierwszym skoku, delikatny niedosyt. I Maciej wylądował na 131 metrze, ale niestety warunki nie są dobre. 129, aby objąć prowadzenie. Powalcz Maćko o tę odległość. Polak już w powietrzu. No, trochę zgubił go realizator. Gdzieś tam w okolicach zielonej linii nie wylądował. To, nie był to metrowo dobry skok. Maciek też ręce rozkłada. 127 metrów. Zatem nie wyprzedzi prowadzącej dwójki, ale jest szansa, że będzie na razie na miejscu trzecim. I 127 metrów w niesprzyjających warunkach. Prawie 4 punkty będzie miał dodane za niesprzyjający wiatr 0,3 metra na sekundę w plecy. Dodatkowo te 7 punktów za obniżony rozbieg. Ale tam bardzo niewielka była różnica między Laniszkiem, Lajem i Kotem po pierwszej serii. Polak więc na trzecim miejscu. Tak jest. 4,3 punktu traci do Laniszka, 4,2 do Lajego. Będzie więc lokata w czołowej dziesiątce dzisiejszego konkursu dla Macieja Kota.
No i teraz Michael Hajbek. Zmieniły się warunki. Ex-aequo z Kamilem Stochem na miejscu czwartym. 2,9 punktu wyprzedzali obaj Macieja Kota. Drugi skok Austriaka, popatrzmy. 44, aby objąć prowadzenie. Poprawiły się warunki, wiatry pod narty. Czy Hajbek to wykorzysta? No, nie do końca, choć ląduje w okolicach tej zielonej linii. Myślę, i być może że będzie będziemy trzeci. Mieli zmianę lidera. Musimy znów poczekać na przelicznik, ten uśredniony wiatr. Miał pod narty, tutaj pokazuje aparatura 0,6 metra na sekundę, więc 7 metrów odejmą mu za wiatr, 7 dodadzą za obniżony rozbieg, a zatem na zero powinien tutaj wyjść. No zobaczymy. Michael Hajbek będą więc noty za styl decydować i za odległość. Chyba w tej powtórce rzeczywiście nie doleciał do zielonej linii. Teraz tak na spokojnie przyjrzałem się temu skokowi. Chyba będzie trzeci. Czwarty. No, czyli Maciek zostaje na trzecim jak na razie. A zatem za Maciejem Kotem. Maciek Kot na miejscu trzecim, no i pozostała nam czwórka. Kamil Stoch, a później Daniel Andretande, Andreas Wellinger i Stefan Kraft. Jest już w brązowym kombinezonie lider Pucharu Świata. Wygrana w Sapporo w ostatnią niedzielę. Tutaj także znakomicie skakał w seriach treningowych. No i oby udało mu się trafić na sprzyjające warunki. 131, aby objąć prowadzenie, nawet myślę, trochę mniej. Myślę, że Kamil jest w stanie skoczyć teraz w tych warunkach. Ładnie, tak, dobry skok. Pola. Wszystko dobrze skok. Wygląda, złapał noszenie tak i daleko, brawo! A zatem mamy obejmie lidera. Prowadzenie, tak no i teraz jest. Już spokojnie będziemy mogli czekać na to, co zrobią rywale. Oczywiście. Brawa dla Kamila Stocha za ten drugi skok w znacznie lepszych warunkach. 134 metry. Oczywiście krócej od tych rekordów obiektu Lajego i Laniszka, ale wystarczająco daleko, aby objąć prowadzenie. Lider Pucharu Świata potwierdza, że jest cały czas w znakomitej formie. Jutro jeszcze jeden konkurs, no a już za niewiele ponad tydzień rywalizacja to, co mówił po pierwszym skoku Kamila, to co mówił Apoloniusz Steiner, że według niego Kamil pierwszy skok minimalnie spóźnił. Teraz myślę, że tego błędu nie było. I proszę zobaczyć, obejmuje prowadzenie. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Tandego, bo tutaj upatruje możliwość, żeby Kamil uzyskał podium w dzisiejszych zawodach. Zależy, jak skoczy Tande, bo tamta dwójka troszeczkę odskoczyła. Kamil 0 punktów za wiatr, a zatem według tego uśrednionego pomiaru nie miał wiatru. A teraz Daniel Andretande. Wyprzedzał Polaka o 2 punkty i 0,7. Krócej, dużo krócej. A zatem Kamil Kamila na podium. Tak jest, to już możemy powiedzieć Państwu. Kamil jest dzisiaj na podium. 21 wygranych, 12 razy na drugim miejscu, 10 razy na trzecim. No i zobaczymy, na którym dzisiaj ostatecznie wyląduje Polak. Trochę odskoczyli Wellinger i Kraft. Ciężko tutaj będzie nawiązać z niej walkę. Ale cieszymy się z miejsca na podium. Poza tym bardzo powtarzalnie skaczą. 126,5 to rezultat Norwega. On będzie miał dodany za niesprzyjający wiatry 2 punkty i 0,7. Lądowanie, tak, znowu lądowanie. Odjazdem tej narty do boku. Będą prawej. Będą punkty, tak jest, tylko po 17,5 punktu. A zatem tu jeszcze dodatkowa premia dla Polaka w porównaniu do Norwega. Kamil Stoch liderem, Daniel Andretande dopiero na miejscu czwartym, tuż przed Maciejem Kotem. No i pozostała już tylko dwójka, Andreas Wellinger i Stefan Kraft. Andreas Wellinger 136 metrów, krótko cieszył się z rekordu obiektu. No i zobaczymy, czy spróbuje o niego jeszcze raz powalczyć, ale te warunki nie są sprzyjające. No zobaczymy, jak poradzi sobie z tą bardzo dobrą formą, ale przy takich gorszych warunkach. Spokojny lot i daleko, tak, obejmie prowadzenie. Pięknie poradził sobie Niemiec, jest w bardzo dobrej formie. Andreas Wellinger, no na pewno trzeba go zaliczyć do faworytów zbliżających się mistrzostw świata w lachce. 136, wyrównał swoje osiągnięcie z pierwszej serii. No, też praktycznie bezwietrzna pogoda, 0,7 punktu będzie miał dodanych za lekko niesprzyjający wiatr. Plus 7 za obniżony rozbieg. Andreas Wellinger nowym liderem. No i za chwilę Stefan Kraft, który powalczy o swoją 8. wygraną w karierze w zawodach Pucharu Świata. No, ma tak dużą przewagę, że myślę, że utrzyma spokojnie i powinien wygrać ten dzisiejszy konkurs. Cieszy się 21-latek z Niemiec. Andreas Wellinger przed Kamilem Stochem. Gratulacje od tych kolegów z reprezentacji. No i teraz wszyscy czekają na ostatniego uczestnika dzisiejszego konkursu. Tego pierwszego debiutanckiego konkursu na skoczni w Pyeongchang.
58. miasto, które w historii gości zawody Pucharu Świata. No i popatrzmy, Stefan Kraft, jest zielone światło, już Austriak w powietrzu, spokojnie, tak, bez błędów, skok, daleko, wyszybuje po wygraną, oczywiście, nie ma wątpliwości. Gratulacje zatem dla Stefana Krafta, który dzisiaj był najlepszy, wicelider Pucharu Świata. No, zmniejszy o 40 punktów różnicę w punktacji generalnej Pucharu do Kamila Stocha, ale Polak oczywiście pozostanie liderem. Będzie miał równe 100 punktów przewagi nad Stefanem Kraftem przed kolejnymi zawodami. Raz jeszcze oglądamy ten znakomity skok. 137,5 metra. Jeszcze nawet dalej o 1,5 metra od Andreasa Bellingera, więc nie ma tutaj wątpliwości, komu należy się wygrana w dzisiejszych zawodach. Oczywiście obaj zawodnicy są bardzo powtarzalni, bardzo daleko skaczą, bardzo pewnie, no i stają się takimi mocnymi rywalami dla Kamila na Mistrzostwa Świata. Cieszy się Stefan Kraft z 8 wygranej w karierze i zadowolony Andreas Bellinger, który dzisiaj znowu stanie na podium. Ostatnio ciągle w czołowych czwórkach kolejnych pucharowych zawodów. No a my cieszymy się z podium z trzeciego dzisiaj miejsca lidera Pucharu Świata Kamila Stocha. Polak, no w tych warunkach, w których skakał w pierwszej serii, trudno było skoczyć dalej. Tak, i to mówiliśmy, ten pierwszy skok tam prawdopodobnie był lekko spóźniony, także też to na metrach się odbiło. Dodajmy 7 miejsce Maćka Kota. Tak, więc znowu jest ta pierwsza dziesiątka, cały czas potwierdza, że skacze równie daleko, że ta forma nie uciekła. Michał Hajbek dzisiaj za Polakiem na miejscu 8. To też ważne w rywalizacji o tą pozycję 5 w Pucharze Świata. No i nie ma w czołowej dziesiątce Petera Prewca, to oznacza, że Piotr Żyła oczywiście to miejsce w czołowej dziesiątce Pucharu Świata powinien utrzymać. 13 dopiero Peter Prewc. Peter Prewc na miejscu 13, to daje 20 pucharowych punktów, 4 punkty dla Piotra Żyły, a zatem utrzymana pozycja Piotra Żyły w czołowej dziesiątce Pucharu Świata. Do Pyeongchang wrócimy za chwilę na dekoracje najlepszych. Oraz 44 na pucharowym podium stanie Kamil Stoch. A teraz Bellinger na drugim miejscu na podium. Przypomnijmy, Maciej Kot skończył dzisiaj zawody na miejscu 7. Na 19 z 28 po pierwszym skoku awansował Dawid Kubacki. No niestety spadli w klasyfikacji Piotr Żyła i Jan Ziobro odpowiednio na miejsca 27 i 30 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oczywiście Kamil Stoch zachowa pozycję lidera, choć już na 100 punktów tylko zbliży się do niego dzisiejszy triumfator Stefan Kraft. Maciej Kot rywalizuje z Andreasem Bellingerem o miejsce 5. Dzisiaj 80 punktów dla Niemca i 36 dla Polaka. Piotr Żyła, co najważniejsze, zachowa miejsce w czołowej dziesiątce. Będzie miał 516 punktów i o 7 wyprzedza Petera Prewca, który do tej czołowej dziesiątki niebezpiecznie puka. No a wiadomo, jak to jest ważne, bo kolejne zawody jeszcze jutro. Tutaj pucharowa rywalizacja na skoczni w Pyeongchang, w tym pięknym centrum skoków narciarskich Alpensja, ładnie się nazywa. Nawiązanie tutaj do tych wysokich europejskich gór. Bo tak jak mówiłem, te góry koreańskie, niezbyt wysokie, najwyższy szczyt Mount Seoraksan to tylko 1700 metrów nad poziom morza. Andreas Bellinger, najwyższy w tej stawce. No, ale na najwyższym stopniu podium stanie najniższy tutaj w tej grupie zawodników Stefan Kraft. Kamil Stoch, gratulacje, dzisiaj na miejscu 3. Cały czas znakomita forma, już jutro okazja do rewanżu. No ale najważniejsze zawody sezonu Mistrzostwa Świata w Lahti dopiero przed nami. W przyszłym tygodniu, w sobotę, 25 lutego konkurs na skoczni normalnej, a w następnym tygodniu, w czwartek, konkurs na dużym obiekcie i w sobotę, 4 marca, rywalizacja drużynowa. Andreas Bellinger, 21-letni zawodnik klubu sportowego z Ruhpolding, znanego centrum biatlonowego w Niemczech, dzisiaj na miejscu 2. Kolejny dobry występ Andreasa Bellingera, który ostatnie pucharowe konkursy kończył na miejscu 2. Pierwszym, drugim, drugim, czwartym, drugim. No i dzisiaj znowu na 2. No a Stefan Kraft po 2 wygranych w Oberstdorfie na skoczni do lotów, po 2 trzecich miejscach w miniony weekend w Sapporo. Dzisiaj powraca znów na najwyższy stopień pod. 4. jego wygrana w tym sezonie, a 8. w karierze.
Klasyfikacji Pucharu Świata jeszcze uzupełnię dzisiaj o jedną pozycję w dół. Przesunął się Dawid Kubacki. Wyprzedził go Stefan Laje, Polak na miejscu 20. Gratulacje dla Stefana Krafta, który dzisiaj rzeczywiście okazał się najlepszy. 138 metrów w serii pierwszej, 137,5 w drugiej finałowej. Ten wynik z pierwszej serii był rekordem skoczni, no ale tylko do czasu, kiedy na rozbiegu stanął Stefan Lajon. W drugim skoku fantastycznie 139,5 metra. Jego wynik wyrównał jeszcze później Andrzej Laniszek. No i taki będzie ten rekord aż do jutra, kiedy rozegrane tutaj zostaną kolejne pucharowe zawody. Ladies and gentlemen, the national anthem of Austria. 이어서 이번 대회 우승국인 오스트리아의 국가 연주가 있겠습니다. Najlepszym dzisiaj Stefanem Kraftem wysłuchaliśmy hymnu Austrii. Andreas Willinger na miejscu drugim, Kamil Stok na trzecim. Tuż za podium dzisiaj na miejscu czwartym i piątym nowi rekordziści obiektu Andrzej Laniszek i Stefan Laje. Na siódmym miejscu kończy rywalizację Maciej Kot. Kolejne pucharowe zawody już jutro. Ja zapraszam jeszcze na naszą stronę internetową, gdzie dużo ciekawych materiałów, które z Pjongczang wysyła Michał Regulski. Tam także Jan Ziobro odpowiada na facebookowe pytania internautów. I zapraszam oczywiście na podsumowanie tego konkursu do naszego studia. Dziękuję już za uwagę. Do usłyszenia jutro.